Cześć, tu Marcelina, witajcie na kanale Alter to Native, gdzie uczymy się tworzyć znakomity content i ogarniać media społecznościowe w konkretny, zaplanowany, ale i kreatywny sposób. W poprzedniej części tego filmu omówiłam plusy i minusy robienia zdjęć aparatem oraz plusy i minusy robienia zdjęć telefonem. Być może, jak sobie przypominacie, końcówka tego filmu była również dodana tutaj, w tym setupie. I tak też zaczynam drugą część, ponieważ całość nagrałam, jak byłam na Kaszubach, ale okazało się, że film byłby zdecydowanie za długi i nie chciałabym, żebyście musieli poświęcać na jedną część tyle czasu. Stąd właśnie decyzja o dwóch osobnych filmach. A zatem dzisiaj przyjrzymy się poradom, jak robić lepsze zdjęcia, niezależnie od tego, jakiego sprzętu używacie, czy telefonu, czy aparatu. Zaczynamy! Przedstawiam Wam teraz kilka porad, jak poprawić jakość swoich zdjęć, niezależnie od tego, czym je robimy. Po pierwsze, należy bardzo dokładnie zapoznać się ze swoim sprzętem. Najlepiej zacząć to robić w domu. Zobaczyć, jakie mamy dostępne ustawienia, jakie dany sprzęt daje nam możliwości. I tak na przykład, aby robić najlepszej jakości zdjęcia telefonem, należy to odpowiednio ustawić. A więc wchodzimy w ustawienia, aparat, formaty i wybieramy najbardziej zgodny. Jeżeli natomiast chodzi o aparat, to najlepiej robić zdjęcia w formacie RAW, ponieważ dzięki temu będziemy w stanie odzyskać szczegóły. Jeżeli na przykład troszeczkę prześwietli nam się zdjęcie, albo w niektórych miejscach będzie za ciemne, w postprodukcji jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego obrazu szczegóły. Czyli kiedy rozjaśnimy cienie w takim ciemnym miejscu, to pojawi się zarys danego obiektu. Druga porada dotyczy prawdopodobnie najważniejszego aspektu, czyli światła. Pamiętajcie, aby zwracać na nie szczególną uwagę, o czym wspominam praktycznie w każdym odcinku na temat fotografii. Jeżeli macie taką możliwość, to starajcie się robić swoje zdjęcia o złotej godzinie, która sprawi, że będą one prezentowały się naprawdę wspaniale. Miękkie, ciepłe światło zawsze prezentuje się znakomicie na zdjęciach. Nie musicie, tak jak ja, często wstawać na wschody słońca, możecie równie dobrze złapać złotą godzinę o zachodzie. Pamiętajcie tylko, aby odpowiednio wcześnie pojawić się w miejscu, w którym chcecie robić zdjęcia. Co więcej, starajcie się unikać robienia zdjęć w południe, ponieważ ostre słońce bardzo łatwo może spowodować, że dojdzie do prześwietleń. Za bardzo prześwietlone zdjęcie jest już właściwie nie do odratowania. Jeżeli natomiast nie macie wyboru i musicie robić zdjęcia o tej porze, to starajcie się, aby główny obiekt, czy to będzie osoba, bo na przykład robicie portret, czy krajobraz, aby nie było zbyt dużego kontrastu w światłocieniach, a także aby ten obiekt znajdował się w tym momencie w cieniu. Próbujcie także o nietypowych porach. W taki dzień jak dzisiaj, kiedy właściwie jest szaro, to światło mamy stałe, także nie ma znaczenia, o której porze będziemy robić zdjęcia. Być może możemy wstać troszeczkę wcześniej i spróbować zrobić zdjęcia, kiedy jest nieco ciemniej. Zobaczymy. Może oczywiście pojawić się ziarno, w zależności od tego, jakiego sprzętu używamy, ale czasami wpłynie to na naszą korzyść. Może okazać się, że takie zdjęcia będą nam się bardziej podobały. Dlatego warto jest eksperymentować, zwłaszcza na początku, żeby poznać jak najwięcej możliwości naszego sprzętu, a także zobaczyć, co tak naprawdę nam się podoba. Zawsze polecam też, aby polegać na naturalnym świetle, które jest dużo przyjemniejsze dla oka i te zdjęcia będą prezentowały się zdecydowanie lepiej. Kolejny ważny element w robieniu zdjęć to prostowanie i kadrowanie ich. Otóż, kiedy robicie zdjęcia, już na tym etapie zwracajcie uwagę i starajcie się, aby były one proste. Poszukajcie w Waszym kadrze linii horyzontu i wzdłuż niej starajcie się wyprostować obraz. Czasami jest tak, że osoba na przykład stoi troszeczkę krzywo, a my staramy się wyprostować kadr wobec niej. I w tym momencie możemy tego nawet nie widzieć, robiąc zdjęcie, ale jednak w postprodukcji będzie się to wydawało, że coś z tym zdjęciem jest nie tak. No bo
będzie po prostu one krzywe. Dlatego starajcie się, aby jednak prostować wzdłuż linii horyzontu, ponieważ będzie to jakby najbardziej naturalna perspektywa dla naszego oka i dla oka odbiorcy. Oczywiście nie zawsze uda nam się idealnie wyprostować nasz kadr, ale dlatego możemy to zawsze zrobić, a nawet powinniśmy jeszcze wyprostować nasz kadr w postprodukcji. Jeżeli chodzi natomiast o kompozycję kadru, to minimalizm zawsze się sprawdza. Ten kadr, który widzicie, no nie jest idealny. Tutaj za dużo się dzieje. Mam takie dwa słupy z tyłu, ponieważ widzę siebie na ekranie i nawet nie jestem w środku, jestem troszeczkę bokiem, ale mam takie warunki, że po prostu w taki sposób to kręcę. Kiedy jednak pracujecie z aparatem i chcecie uzyskać jak najlepszy kadr, starajcie się, aby ten obiekt czy osoba, która jest najważniejszym elementem w kadrze, wyróżniała się. Trudniej na pewno to zrobić, powiedzmy, w lesie, gdzie bardzo dużo się dzieje dookoła. Łatwiej na przykład pustej przestrzeni. I ostatnie, to bardziej porada dla osób, które chcą publikować te zdjęcia na Instagramie. Pamiętajcie o rozmiarze. Otóż, kiedy będziecie robić zdjęcia na Instagram, to pamiętajcie, aby fotografować w pionie, ale też pamiętajcie, że później trzeba będzie to zdjęcie odpowiednio wykadrować. A więc, kiedy robicie zdjęcie i ustawicie już ten swój idealny kadr, to cofnijcie się, dajcie dwa kroki do tyłu, aby kadr był większy, ponieważ i tak będziecie musieli go obciąć. Robiąc zdjęcia, zwracajcie również uwagę na kolory. Zadbajcie o ich kompozycję. Możecie na przykład zrobić to, posiłkując się kołem kolorów, które widzicie tutaj obok. No i na tym kole, jeżeli na przykład dobierzecie ze sobą kolory, które są obok siebie, to wtedy będą się one ze sobą ładnie komponowały. I drugim sposobem jest dobór przeciwstawnych kolorów, czyli tych, które są naprzeciwko siebie na kole kolorów. Będą one bowiem ze sobą świetnie współgrały. Jeżeli natomiast wasze tło jest takie miałkie, na przykład białe, ponieważ robicie zdjęcia w śniegu, to postawcie na jeden odważny kolor, który również zwróci uwagę widza i od razu jakby ta uwaga kieruje się momentalnie na ten wyróżniający się kolor. I na koniec zachęcam was do stałego ćwiczenia, powolnego i ze zrozumieniem. Róbcie zdjęcia najczęściej, jak to jest możliwe. Ja staram się wychodzić z aparatem czasami nawet kilka razy w tygodniu i chociaż nie zawsze mam taką możliwość, to też staram się nie spieszyć. Dajcie sobie czas. Czasami nie wszystko wyjdzie tak, jak tego chcecie. Zrobicie mniej zdjęć, ale jednocześnie czegoś nowego się nauczycie. Kiedy zaczniecie myśleć o tych wszystkich poradach, zaczniecie też świadomie komponować wasze kadry i staną się one zdecydowanie lepsze, niezależnie od tego, czy będziecie je tworzyć przy użyciu aparatu, czy przy użyciu telefonu. Nie narzucajcie też sobie wygórowanych oczekiwań. Najlepiej w ogóle o tym nie myślcie. Nie starajcie się stworzyć za wszelką cenę na przykład 10 świetnych zdjęć podczas jednej sesji. Traktujcie to zawsze jako zabawę, a dzięki temu fotografia nie tylko będzie się w naturalny sposób rozwijała, ale też będzie sprawiała wam dużą przyjemność i z pewnością będzie to jakiegoś rodzaju pasja, czy hobby, czy może docelowo nawet praca, która nie będzie wam się nudziła. Oczywiście doskonale rozumiem presję czasu, kiedy chcemy i brakuje nam jakichś zdjęć, na przykład do publikacji na Instagrama, a coś nam nie wychodzi. Jeżeli mnie spotyka taka sytuacja, to czasami po prostu rezygnuję z sesji, na przykład przerywam ją w połowie i wtedy planuję kolejną później, na drugi dzień. Wiem też, że zawsze mogę skorzystać z moich już istniejących katalogów, ale jeżeli wy nie macie takiej możliwości, to dajcie po prostu sobie chwilę odpoczynku, aby zregenerować siły, być może zainspirować się czymś w międzyczasie i wtedy chwyćcie ponownie za obiektyw. Życzę wam zatem tworzenia jak najlepszych kadrów
i rozwijania swojej fotograficznej pasji, a także czekam z niecierpliwością na Wasze najlepsze publikacje na Instagramie. Jeżeli wyjdzie Wam coś niesamowitego, z czego jesteście dumni, koniecznie wyślijcie mi to zdjęcie w prywatnej wiadomości, a z miłą chęcią udostępnię to na swoim stories. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał po więcej tego typu treści.